Ten mecz typowo na Halloween, te dwa pierwsze sety wygrane przez nas. Naprawdę grałyśmy bardzo dobrze przez te pierwsze sety, a później nie wiem co się stało, nie wiem, chwila jakiegoś rozluźnienia, nie wiem, uwierzyłyśmy, że dziewczyny z Łodzi się już nie podniosą, że pogodzą się z porażką, a tutaj nagle zaczęły lepiej zagrywać, atakować, blokować, my miałyśmy swoje problemy i wykorzystały ten fakt, gdzie te dwa sety naprawdę były bardzo łatwe dla Budowlanych, ale cieszę ten fakt, że pomimo wysokiego prowadzenia już w tiebreaku, bo tam było chyba, nie wiem, 9-6, 3-4 punkty przewagi było, w tej końcówce naprawdę się zebrałyśmy. Wiedziałyśmy też, że to jest dla nas bardzo, bardzo ważny mecz. Jest to jedna z najlepszych drużyn w lidze. Chciałyśmy stąd wyjechać ze zwycięstwem i postawiłyśmy tą kropkę na D. Myślę, że my musimy się iść tam bardziej przygotować pod tą najważniejszą część, gdzie są play-offy, tak? Mamy nowy zespół, bardzo dużo nowych zawodniczek i potrzebujemy jeszcze tam więcej czasu, żeby tam się zgrać, ale oczywiście to nas nie tłumaczy, żeby prezentować się w taki sposób w tych dwóch setach. Ten trzeci i czwarty set wyglądał bardzo źle i wiem, że musimy popracować nad tym, bo to nie może tak wyglądać. Jeżeli chcemy grać o najwyższe cele, musimy grać lepiej, musimy grać dobrze, szczególnie przez cały mecz, a nie tylko fragmentami. Teraz możemy o tym mówić ze śmiechem na ustach, ale no faktycznie nasza gra dzisiaj bardzo falowała. Trzeci i czwarty set, nie wiem co się stało, jakby też trzeba przyznać drużynie z Łodzi, że wprowadziła wiele zmian, które myślę, że zafunkcjonowały dobrze, ale też my no nie pokazałyśmy tej siatkówki, którą pokazywałyśmy przez dwa pierwsze sety. Myślę, że tutaj mentalna kwestia była najważniejsza. Co powiedziałyśmy, no ja w tej breaku zawsze odliczam te punkty do końca, bo brakuje naprawdę niewiele do zwycięstwa, to co już było, no jest nieważne, nie mamy już na to wpływu. Jakby spotykają się dwa równe zespoły, jeżeli jest tiebreak, także że trzeba patrzeć tylko do przodu. No i też tak patrzyłyśmy w kierunku tych 15, czy nawet więcej po naszej stronie. Ta forma gdzieś właśnie faluje na początku tego sezonu, tak jak w dzisiejszym meczu. Więc myślę, że wiele jest do poprawy. Cały czas gdzieś mamy lepsze momenty, ale myślę, że właśnie nad tym skupieniem, nad tą wytrwałością musimy pracować. Myślę, że te dwa sety pokazały, że możemy grać naprawdę fajną siatkówkę, konsekwentną, agresywną i ofensywną przede wszystkim. W pierwszym secie też bodajże prowadziłyśmy 23-20, w tiebreaku 10-6, z tego co pamiętam 9-5 na pewno, więc myślę, że to są takie wyniki z takim zespołem, których nie można już po prostu wypuścić, jak Rzeszów. Więc myślę, że nad tym konsekwentnie musimy popracować i gdzieś tego powera utrzymać pod koniec tych setów, bo tak naprawdę jedyne momenty, w których zwalniałyśmy rękę w dzisiejszym meczu, były te końcówki, więc to na pewno może pokazuje też, że jeszcze brakuje nam takiej pewności siebie, żeby wyjść i po prostu gdzieś tam wszystko wziąć na siebie, więc nad tym na pewno będziemy pracować. Myślę, że ogólnie nasz blok obrona w tych dwóch setach, dwóch i pół seta tak naprawdę funkcjonował fantastycznie. Ja nic innego tak nie nakręcę się w siatkówce jak obrona i gdzieś wygrywanie tych takich ciężkich kontr, więc tak naprawdę, no nie wiem, też trafiłyśmy może na cięższe ustawienie w końcówce i gdzieś tam zabrakło tego wykończenia. Będziemy to analizować. Na pewno jest niedosyt, bo wiemy, że mogliśmy to spotkanie wygrać. Miałyśmy już tak naprawdę 14-12 piłkę w górze na to, żeby skończyć ten mecz. Nie udało się, ale wracamy do ciężkiej pracy. Jutro dzień wolny, wracamy do ciężkiej pracy, no i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden mecz wygramy.